W niedzielny wieczór zawsze weekend możemy zaliczyć do zakończonych. Jak się czujecie przed poniedziałkiem? Jesteście pełni energii, czy raczej wymęczeni? Co ciekawego robiliście? I oto jest bardzo dobre pytanie, bo zrobiło się już chłodno, temperatura spadła, więc czas odcinek na coś ciekawego na zimną pogodę. Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. Odcinek numer 247, w którym chciałbym poruszyć kwestie odzieży termicznej. Pamiętacie pewnie, przedstawiałem Wam już koszulkę z krótkim rękawem firmy Sneakers Workwear. Przedstawiałem Wam też spodnie Long John. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać Long Sleeve, też firmy Sneakers, też model XTR, jak te poprzednie modele, które Wam prezentowałem i zwrócić Wam uwagę, co ciekawego jest w tej koszulce, że odróżnia ją od innych. Przede wszystkim skład. 50% poliamid, 40% polipropylen i 4% elastan, dzięki czemu ta koszulka jest super elastyczna. Jest jak druga skóra, dopasuje się naprawdę do każdej sylwetki. Nawet kiedy potrzebujecie mieć, nie wiem, w bicepsie bardzo dużo, no nie tyle, nie tak mało jak ja, to ta koszulka się dobrze dopasuje. Szeroka gama rozmiarowa od XS do 2XL czy nawet 3XL, więc naprawdę na każdy rozmiar dopasujecie tą koszulkę do siebie. Długie rękawy, co jakby tutaj jest plusem, bo nie każda odzież wierzchnia, którą nosicie, ma dodatkowo ocieplane rękawy. Tutaj zakładacie koszulkę termiczną i jesteście jakby całkowicie już chronieni przez tą drugą skórę. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest stójka, czyli tutaj ten ściągacz na szyi, który jest o około, sprawdzałem, 1,5 cm wyższy niż ten w koszulce z krótkim rękawem. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie wtedy, kiedy nakładacie jakąś kurtkę na siebie, nakładacie kominiarkę do pracy czy jakiś komin, szalik. Tutaj dodatkowo jest ta warstwa chroniąca przed zimnem. Zobaczcie, jak ta stójka wysoko tutaj sięga. Co zasługuje na szczególną uwagę? Pamiętacie, jak Wam pokazywałem koszulkę, te strefy, które najczęściej marzną podczas wychłodzenia, są wykonane z troszkę grubszego materiału, dzięki czemu tutaj to ciepło jest bliżej jeszcze ciała. To samo jest z ramionami, bo ramiona i łopatki najszybciej marzną, kiedy przemarzniecie. Oczywiście głównym zadaniem odzieży termicznej jest odprowadzanie wilgoci z ciała, czyli kojarzycie moment, kiedy macie na sobie bawełnianą koszulkę i kiedy zmokniecie, kiedy się spocicie, macie przyklejony do ciała mokry kompres, który w połączeniu z zimnem, wiatrem zaczyna chłodzić i zaczynacie marznąć i jest to nieprzyjemne. W odzieży termicznej jej głównym zadaniem jest to, że ma trzymać ciepło, ale ma odprowadzać tą wilgoć z ciała na zewnątrz, żeby to, co macie przylegające do ciała, zawsze było suche. Ona bardzo szybko schnie. W połączeniu z ruchem, kiedy pracujecie, pocicie się, dużo wykonujecie jakichś czynności, odzież termiczna bardzo szybko schnie, bardzo szybko oddaje tą wilgoć, dzięki czemu macie na sobie suchą powłokę, która utrzymuje ciepło waszego ciała. Fajne, jeżeli chodzi o ten model XTR, jest jakość tego materiału. Czasami jak nałożycie jakąś odzież termiczną, macie jakby wrażenie, że macie na sobie taką jedną razówkę, która gdzieś tam szeleści, gdzieś ociera, jest to takie nieprzyjemne dla ciała. Tutaj jest całkiem inaczej. Ten materiał jest naprawdę bardzo dobrze od wewnątrz wykończony. Jest taki delikatny meszek. To przez ułożenie tych włókien, jak widzicie, kontakt z ciałem jest bardzo przyjemny i nawet gdzieś tutaj na ramionach jest dokładnie to samo. O, zobaczcie, jest też struktura tego delikatnego meszku, który jest naprawdę bardzo przyjemny w dotyku i fajnie, jakby fajne uczucie jest na ciele. Jak widzicie, kolorowe przeszycia, które jakby ta odzież termiczna jest wykonana w technologii bezszwowej, tak zapewnia producent. Niemniej jednak szwy przez całą długość rękawów są przeprowadzone, ale one są tak wykończone od wewnątrz, że w ogóle ich prawie nie czuć. To samo tutaj pod pachą, w tych strefach, gdzie najczęściej dochodzi do pocenia się. Zobaczcie, że tu jest wstawka z innego materiału.
Co jeszcze ciekawego, materiał, który został użyty do wyprodukowania tej odzieży termicznej, to jest materiał, który nie przesiąka zapachami. Na pewno kojarzycie moment, kiedy używacie odzieży termicznej, po całym dniu ona po prostu śmierdzi. No tutaj ma tego nie być i myślę, że wezmę tą koszulkę termiczną razem ze spodniami, kiedyś przetestuję podczas wyjazdu gdzieś na narty, kiedy cały dzień będzie dużo ruchu, dużo, dużo ciepła, zimna i wtedy jakby dodam kolejny film, w którym opowiemy Wam, jak sprawdziła się ta odzież termiczna i czy faktycznie po tych 10-12 dniach, godzinach w pracy, czy podczas jakiegoś czynnego wypoczynku, ruchu, czy faktycznie tak jest, jak zapewnia o tym producent. Myślę, że to jest bardzo fajny produkt, jeżeli szukacie odzieży termicznej, która po pierwsze jest bardzo dobrej jakości, po drugie, kiedy ściągniecie odzież wierzchnią, wszyscy zobaczą, że, no, że reprezentujecie prawdziwych profesjonalistów w prawdziwej odzieży roboczej. Po trzecie, spełni Wasze oczekiwania, jeżeli chodzi o rozmiar, o dopasowanie i o odprowadzanie tej wilgoci na zewnątrz. Jeżeli koszulka, sneakers, workwear z długim rękawem, odzież termiczna, to jest coś, co Was interesuje. Chcielibyście zobaczyć ją na zdjęciach lub poczytać o składzie materiału, czy poczytać w ogóle o tej koszulce, bo może czegoś nie powiedziałem, a co zainteresowałoby Was. Tu pod spodem będzie zamieszczony link, pod którym oczywiście możecie to zrobić. Ci wszyscy, którzy dopiero do nas dołączyli, którzy oglądają nasz film po raz pierwszy, bo wpisali gdzieś tam w wyszukiwarkę odzież termiczna i wyświetliliśmy się my i wyświetliłem się ja. Przypominam, jesteście na kanale YouTube BalticBHP.pl. Tu mówimy o najlepszej odzieży do pracy, najlepszych akcesoriach, o takich produktach jak dzisiaj koszulka termiczna firmy Sneakers Workwear. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co pokazujemy tutaj, w prawym albo lewym dolnym rogu będzie przycisk subskrypcji. Klikajcie, komentujcie, dzięki temu będziemy wiedzieli, co chcecie zobaczyć, które produkty Wam się podobają, które Wam się nie podobają. Dzielcie się z nami opiniami, bo to jest dla nas bardzo ważne, bo jedno mówimy my, jedno sprawdzamy my, a drugie bardzo ważna informacja od użytkowników, czy produkt spełnił Wasze oczekiwania, czy nie spełnił. Po kliknięciu subskrypcji za każdym razem, kiedy dodamy nowy film, Wy otrzymacie powiadomienie, że coś ciekawego pojawiło się na kanale Baltic. Z mojej strony to już tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Życzę udanego, niedzielnego wieczoru. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Cześć!